No być może ja w Piaskownicy marzyłem już o tym. Na pewno była to szkoła podstawowa. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to była czwarta, piąta czy szósta klasa. Zbierałem truskawki za pieniądze i za zarobione pieniądze kupiłem sobie dwa tomy historii Rosji Ludwika Bazylowa. Już jako dziecko tą książkę czytałem, czy wręcz pochłaniałem, bo czytałem ją kilka razy. Więc mogę powiedzieć, że teraz realizuję swoje dziecięce marzenia i jeszcze mi za to płacą. Ja pozostałem przy Rosji. Pracę doktorską pisałem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ta praca dotyczyła takiego procesu, który się wtedy jeszcze zaczynał i on nie był modny. Bo ja mówiłem o tym, że Rosja stacza się w stronę autorytaryzmu, ale był to taki autorytaryzm demokratycznie legitymizowany. Ja w ogóle to pojęcie stworzyłem, demokratycznie legitymizowanego autorytaryzmu. Tak jak powiedziałem, było to pewne nowum, bo jeszcze w tamtym czasie wielu wierzyło, to był 2004-2005 rok, że Rosja będzie państwem demokratycznym. Potem kontynuowałem swoje badania i mówiłem o procesach i uwarunkowaniach, które powodują, że Rosja jest taka, jaka jest. Moja habilitacja, broniłem się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, miała taki zakres dotyczący kryzysu demokracji w Rosji. I ja pisałem przede wszystkim o uwarunkowaniach tego kryzysu. Pisałem, jakie czynniki powodują, że no właśnie ta Rosja nie jest demokratyczna, czy ona w ogóle może być demokratyczna w przyszłości. I tutaj były oczywiście wnioski, znaczy oczywiście, nie oczywiście, no ale raczej negatywne. I analizowałem również postać Borysa Jelcyna. To zresztą robię dalej. W tej chwili będzie się ukazywała trzecia książka i ona będzie dokładnie już o Borysie Jelcynie. To będzie studium politycznego upadku. Będę pokazywać, jak polityk, który wchodzi na szczyt w glorii bohatera narodowego, człowieka, który obalił komunizm, obalił Związek Radziecki, bo de facto konflikt Gorbaczowa z Jelcynem spowodował, że Związek Radziecki upadł. Jak ten polityk uwielbiany przez masy stał się politykiem, którego Rosjanie na końcu nienawidzili i nienawidzą po dziś dzień. Rosja stała się modna, no, ale ze względu na agresję na Ukrainę. No, to jest oczywiście pewien plus dla takich osób jak ja, ale też pewien minus, powiedzmy, że zrobiło się bardzo wielu ekspertów, dziesiątki, setki ekspertów od Rosji, takich często domorosłych, coś tam przeczytają często w internecie i występują jako fachowcy od Rosji. No, ja jednak zajmuję się Rosją od 25 lat i wydaje mi się, że znam ten kraj dosyć dobrze, na tyle, ile to jest możliwe oczywiście, i próbuję tą no, swoją wiedzę, czasami to nie jest wiedza, bo jeśli mówimy o dzisiejszej Rosji, to badanie Rosji, polityki rosyjskiej przypomina trochę sowietologię starą, gdzie wróżymy z fusów. Zrozumiemy fusów, po prostu nie mamy narzędzi i nie mamy wiedzy, co tam w środku się w tym momencie odbywa. No i albo trafię, albo nie trafię. Jak trafię, jestem świetnym analitykiem, nie trafię, wszyscy o tym zapominają. No ale tak, staram się mówić, czym jest Rosja, zawsze starałem się mówić, że Rosja jest groźna, że jest zagrożenie bezpieczeństwa dla Europy, dla Polski. Mówiłem to już tam w 2004-2005 roku, kiedy przygotowywałem swoją pierwszą książkę i mówię to również dzisiaj. I jestem zadowolony, czy szczęśliwy nawet, że ta wiedza wreszcie dociera i do szerszych kręgów społecznych, ale też do czynników politycznych. Tak, sport medialny oczywiście miałem współpracę z różnymi centrami analitycznymi, ale również z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Tak, tutaj współpracuję.